czyli zęba w przestrzeń, idealnie, tak? Albo od dziąsła w górę. Chodzi o to, aby wypłukać wszystkie luźne resztki pokarmowe z pomiędzy zębów. Nigdy nie powinniśmy kierować strumienia wody pomiędzy dziąsła a ząb, tak aby nie wcisnąć jeszcze bardziej resztek pokarmowych między dziąsło a ząb. Jeśli nosimy aparat ortodontyczny, potrzebne nam są dodatkowe szczoteczki, które pomogą nam dokładnie oczyścić okolice zęba dookoła zamka. Do oczyszczania okolic zęba dookoła zamka niezbędna jest szczoteczka jednopęczkowa. Kolejną niezbędną szczoteczką jest szczoteczka tak zwana międzyzębowa. Ona służy do tego, aby oczyścić tą okolicę pod łukiem metalowym. Czyli wchodzimy pod łuk i delikatnie wykonujemy ruch góra-dół. Oczyszczanie zębów przy aparacie ortodontycznym tymi szczoteczkami powtarzamy przy każdym zameczku. Możemy również zakupić specjalną szczoteczkę manualną dedykowaną pacjentom ortodontycznym. Ta szczoteczka po środku ma krótsze włosie, czyli ma miejsce na zameczki. Przy aparacie ortodontycznym możemy oczyszczać przestrzenie międzyzębowe również za pomocą nitki dentystycznej, ale tutaj są specjalne nitki do aparatów ortodontycznych. Charakteryzują się tym, że mają sztywną końcówkę, która pomaga nam przewlec nitkę pod drucikiem, a kolejnym elementem jest puszek, który nam ładnie wyczyści elementy zamków i przestrzeń międzyzębową. Pamiętajmy, że dobór odpowiedniej szczoteczki do mycia zębów, dobór odpowiedniej techniki mycia zębów oraz przyrządu do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych jest kwestią indywidualną i tutaj do każdego pacjenta należy podejść indywidualnie. Krótkie podsumowanie. Czyszczenie zębów za pomocą szczoteczki powinno się odbywać 3 razy dziennie, czyli po śniadaniu, po obiedzie i przed samym pójściem spać. Należy czyścić zęby szczoteczką przez około 3 minuty. Oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych powinno się odbywać minimum raz dziennie, wieczorem, najlepiej po wyszczotkowaniu zębów, czy to właśnie za pomocą nici dentystycznej, czy też za pomocą irygatora wodnego. Na sam koniec należy płukać jamę ustną płynem do płukania jamy ustnej, ale należy zwrócić uwagę na skład, aby nie zawierał alkoholu, gdyż alkohol przy takim codziennym stosowaniu, nawet w niewielkich ilościach, może doprowadzić w przyszłości do suchości jamy ustnej, do tak zwanej kserostomii. Pamiętajmy, że jeżeli w domu będziemy super dbać o zęby, prawidłowo czyścić, używać nitek dentystycznych, płynów do płukania jamy ustnej, oraz spotkamy się raz na pół roku na przeglądzie jamy ustnej i higienizacji, unikniemy wielu nieprzyjemnych niespodzianek typu ubytki, kamień nazębny, nieświeży oddech.